tym konkursie niż w tamtym. Obciążenie chyba mniejsze psychiczne. Tak teoretycznie by się zdawało, no ale zobaczymy. Cieszą się Norwegowie, cieszy się norweska publiczność. Mają już na pewno złoty medal. Tylko kto go zdobędzie? Czy Lasse Ottesen, czy Espen Bredesen? Pięknie, chodzi się. Fantastycznie. Chyba nowy rekord skoczni. Jeszcze ten wypad był. Jakaż metamorfoza nastąpiła w tym zawodniku w ostatnich dwóch latach. Nieprawdopodobna metamorfoza. Niemcy dzisiaj zmartwieni. 104 metry jest to nowy rekord skoczni. 282 punkty. Niebotyczna nota łączna. Niebotyczna. Jak na lotach narciarskich. 282 punkty. Proszę Państwa, na średniej skoczni uzyskać 282 punkty to chyba tak, jakby skoczyć w dal ponad 9 metrów. Chyba tak. Norwegowie potwierdzili wielką formę. No wspaniale tu widać w powtórce, jak wychylony zawodnik do samego końca. O. I jeszcze Telemark. Nie, znaczy zamarkowany troszkę był. Zamarkowany tak. Troszeczkę, ale wylądował to pewnie 104 metry. 104 metry, nowy rekord olimpijskiej skoczni Lillehammer i Espen Bredesen mistrzem olimpijskim. No więc proszę Państwa, tym razem wszystko ułożyło się po myśli norweskiej publiczności. To się tak niby mówi jak w poprzednią niedzielę, że oni przyjmują z radością również ten srebrny medal, ale widać jednak, widać, że dzisiaj ta publiczność naprawdę jest w pełni usatysfakcjonowana. To są ich igrzyska. To był ich konkurs. Wygrany dubletem. Bredesen przed Ottesenem. Wspaniałe, wspaniałe momenty dla norweskiego sportu, dla norweskich kibiców, których mają naprawdę swoje wielkie.